Witam w programie Autodesk Maja 2012. Mam nadzieję, że nie muszę przedstawiać tego programu, który generalnie nie jest zbyt popularny w naszym kraju, aczkolwiek całkiem szeroko wykorzystywany w różnych branżach na całym świecie. Ta seria lekcji ma głównie za zadanie zapoznać Was z tym programem, powiedzmy wygenerować odpowiednią mapę, dzięki której będziemy mogli lepiej posługiwać się czy też pracować z Mają. Na samym początku chciałbym zmodyfikować wygląd interfejsu dla potrzeb nagrywania tego kursu, a dokładnie zmodyfikować kolorystykę interfejsu. I w tym celu musimy po prostu nadać odpowiedni styl naszemu programowi, tak więc ja wyłączę program, otworzę notatnik i w notatniku widnieją odpowiednie polecenia, które możemy wykorzystać w ścieżce dostępu do naszego programu i one modyfikują wygląd interfejsu. Tak więc ja skorzystam z pierwszego polecenia i automatycznie proponuję przetestować pozostałe. Dobrze, prawy przycisk myszy na właściwościach skrótu do programu, element docelowy. Umieszczamy kursor na samym końcu, spacja i w tym przypadku ja skorzystam z Ctrl V. Zastosuję, zatwierdzę i uruchomię program. Dzięki temu stylowi możemy odwrócić stosunek tła do poszczególnych elementów znajdujących się w interfejsie, czyli do ikon i napisów. Dobrze, kolejny element, który chciałbym zmodyfikować, to gradient, który znajduje się w widokach. W tym przypadku gradient całkiem dobrze się sprawdza podczas regularnej pracy, aczkolwiek na potrzeby kompresji wideo tego kursu prawdopodobnie będzie on powodował problemy. Szczególnie w momencie, w którym będę gwałtownie nawigował w interfejsie lub też posługiwał się wieloma obiektami. I tak, jeśli chcemy zmodyfikować tą kolorystykę, to oczywiście korzystamy z odpowiednich ustawień, które znajdują się w menu Window. Tak więc przechodzimy do tego menu. I chciałbym również zwrócić uwagę na dodatkowy element graficzny, który znajduje się w rozwiniętym menu, mianowicie przerwana linia. I tak, w momencie, w którym znajdziemy myszą na przerwaną linię i klikniemy, będziemy mogli oddokować dane menu. I ta sama reguła występuje w kontekście wybranych podmenu. Tak więc my korzystamy z Window, ustawienia i możemy to podmenu oddokować. Dobrze, następnie zwracamy uwagę na polecenie Color Settings i klikamy. Za pomocą tego edytora możemy modyfikować kolory różnych elementów występujących w programie. Tak więc ja polecam przynajmniej pobieżnie przyjrzeć się nazwom, które tutaj występują i spróbować je zapamiętać. My na razie skorzystamy tylko z widoków 3D. Rozwijamy to podmenu i znajdziemy tutaj trzy pozycje. Najbardziej interesuje mnie pozycja Gradient Top. Tak więc na samym dole dysponuję czernią, a na górze powiedzmy odcieniem niebieskiego. Ja w tym przypadku po prostu przesunę suwak odpowiedzialny za górną część tego gradientu w lewo i tym samym uzyskuję czerń w odniesieniu do całego tła. Tak więc ewentualnie mogę lekko rozjaśnić jeszcze tło, przykładowo w taki sposób, aczkolwiek wydaje mi się, że na tym etapie po prostu skorzystam z czerni. I możemy automatycznie zauważyć, że wykonanie czerni w tym przypadku powoduje, że tracimy dostęp do podglądu osi znajdujących się na siatce. Tak więc ten element też będę chciał zmodyfikować, aczkolwiek wcześniej zatwierdzę moje zmiany. Save i zamknę. Jeśli chcemy zmienić właściwości wyświetlania siatki, to korzystamy z menu Display i znajdziemy tutaj pozycję Grid, siatka. I tak, za każdym razem, jeśli zauważymy obok danego polecenia w wybranym menu taki element graficzny, czyli kwadracik, to oznacza, iż po kliknięciu na tym elemencie mamy dostęp do osobnego okna dialogowego, gdzie znajdziemy konkretne ustawienia. Tak więc jeśli ja przykładowo po prostu kliknę na danym poleceniu, to w tym przypadku wyłączę siatkę. W momencie, w którym wybiorę ten kwadrat i kliknę, to uzyskam dostęp do konkretnych ustawień, które są powiązane z danym poleceniem. A w tym przypadku są to ustawienia siatki podłoża. Na samym początku ja proponuję zidentyfikować poszczególne elementy, które składają się na tą siatkę podłoża. Tak więc zwracamy uwagę na kolor. Widzimy tutaj trzy pozycje. Pierwsza pozycja to osie. I w tym przypadku oczywiście osie odnoszą się do głównych elementów, które przecinają siatkę. W tym przypadku na osi Z oraz X. Tak więc modyfikując ten kolor wpływamy po skorzystaniu z Apply na wyświetlanie właśnie tych elementów graficznych. I tak, ja w tym przypadku mogę zdecydować się na ten sam kolor, czy też na ten sam odcień szarości, który jest wykorzystywany do pozostałej siatki,
Z racji tego, iż automatycznie ta oś jest pogrubiana dzięki poleceniu, które znajduje się w sekcji Display. Tak więc po oznaczeniu tej opcji, po skorzystaniu z Apply, zauważymy, że w tym przypadku nasze osie dysponują tą samą grubością, co pozostałe elementy siatki. Dobrze? Tak więc ja powiedzmy, że chciałbym skoncentrować się właśnie tylko i wyłącznie na takim wyglądzie. I tak, spróbuję teraz może zidentyfikować pozostałe elementy siatki, korzystając z Grid Lines and Numbers. W tym przypadku przesuwając suwak, powiedzmy, na jakiś kolor i po zatwierdzeniu zauważymy, że uzyskujemy dostęp do linii, do głównych linii, które są powiązane z siatką. I tak, jeśli my zwrócimy teraz uwagę na Display, a następnie na pozycję Perspective Grid Numbers i skorzystamy z polecenia na osiach, a następnie zatwierdzimy tą zmianę, to zauważymy, że pojawia się numeracja, którą możemy również wyświetlić na krawędziach naszej siatki, zmieniając na opcję Along Edge. Ta numeracja pozwoli nam zidentyfikować liczbę linii, które znajdują się na naszej siatce, czyli po prostu pozwoli nam policzyć te linie. I odwołuje się ona do wszystkich linii, które występują na siatce. Aczkolwiek możemy zauważyć, że główne linie są podświetlone odpowiednim kolorem. Tak więc podobnie jak w papierze milimetrowym, możemy dysponować głównymi liniami i podziałem. I tak, aby móc modyfikować podział, korzystamy z tych poleceń, które mają w nazwie pojęcie subdivision. I tak, domyślna wartość subdivision to jest 5. Oznacza to, iż pomiędzy wartością 0 a 5 znajduje się 5 linii, które dzielą ten odcinek. Czyli 1, 2, 3, 4, 5. My możemy zmodyfikować tą wartość, przykładowo dodając następne 5 i tym samym zagęszczamy nasz podział. Lub też możemy skorzystać z wartości 1 i w tej sytuacji będą tylko wyświetlane główne linie. I tak, możemy również zmodyfikować kolor podziału. Tak więc korzystamy z Subdivision Lines, sekcji Color i wprowadzamy odpowiedni kolor. I oczywiście lepiej wybrać coś bardziej kontrastowego. Możemy również zmodyfikować położenie głównych linii, edytując odpowiednią wartość w poleceniu Grid Lines Every wprowadzamy wartość jednostkę programu Maya, tak więc powiedzmy wartość 4. I w tym przypadku główne linie zostaną przesunięte, czy też dostosowane do absolutnych wartości programu Maya. Aczkolwiek pamiętajmy, że linie dodatkowe w tym przypadku są zachowane, tak więc nadal dysponujemy liniami dodatkowymi w liczbie 5, 1, 2, 3, 4, 5. Aczkolwiek mogliśmy zauważyć, że siatka po prostu się zacieśniła. Tak więc jednostki Maya są w tym przypadku absolutne, a my tylko rozkładamy na tych jednostkach naszą siatkę. Ja wprowadzę może wartość 5 z powrotem do tego polecenia. OK. I tak, zwróćmy jeszcze uwagę może na pierwsze polecenie, dzięki któremu możemy rozszerzać bądź zawężać wyświetlanie siatki. Tak więc przykładowo wprowadzę tutaj wartość 24. Super. I przywrócę wartość 12. OK. I zwróćmy teraz uwagę może na sekcję Display. I za pomocą tych dodatkowych opcji możemy wyłączać poszczególne elementy siatki. Linie główne. Nasz podział. I nasze osie. Dobrze. I oprócz tego możemy również wyświetlić odpowiednią numerację w rzutach ortograficznych. Tak więc generalnie działa to w ten sam sposób, co w perspektywie, aczkolwiek w odniesieniu do trzech pozostałych widoków, o których będziemy jeszcze mówili w tej serii lekcji. Ja w tym przypadku wprowadzę już odpowiednie wartości, które mnie interesują, tak więc generalnie będę tylko modyfikował odcień osi. I ukryję numerację, skorzystam z Apply and Close. Skorzystam może jeszcze raz z kolorów tła i minimalnie je rozjaśnię. Tak więc w zależności od potrzeb będę lekko modyfikował te kolory. My już wiemy mniej więcej w jaki sposób to zrobić. Ja w tym przypadku zmodyfikuję obydwa próbniki, dwukrotnie klikając i wybiorę trzeci marker od prawej strony. Raz, dwa, trzy. I to samo zrobię powyżej. Raz, dwa, trzy. OK. I zapiszę. No dobrze, w ten sposób możemy zmodyfikować podstawowe elementy interfejsu programu Maya. Jeśli chodzi o dostosowywanie programu do własnych potrzeb, to generalnie tutaj mamy do czynienia z bardzo szerokim tematem do omówienia. Ja przygotuję odpowiedni zestaw lekcji, które są poświęcone tym zagadnieniom. My w kolejnym rozdziale zapoznamy się z poszczególnymi elementami interfejsu.
Tak więc po prostu dokonamy lekkiej inspekcji tego programu. Tak więc zapraszam.